Czas na kolejne spotkanie w Toruń Plaza. Tym razem udało nam się porozmawiać z deskorolkowcem Patrykiem Dzimitko, podróżnikiem, wolontariuszem, człowiekiem czynu, kimś, kto lubi ruszyć za głosem serca. I ruszył tam, gdzie rzadko wyjeżdżają turyści, w Siną Dal. Cała akcja zrodziła się trochę spontanicznie, dlatego że jakiś rok temu obudziłem się i sprawdziłem Facebooka. I tam w sponsorowanych linkach wyskoczył mi wolontariat w Azerbejdżanie, a było to coś, co zawsze chciałem zrobić w życiu, taki wolontariat, dlatego że bardzo lubię podróżować, poznawać inne kultury i pojechać do jakiegoś państwa na więcej niż 2 tygodnie, to jest no, wspaniała możliwość moim zdaniem, dlatego od razu zaskoczył mi taki pomysł, że warto byłoby spróbować. Miałem tylko jeden dzień na złożenie papierów. Nie zwlekałem długo, zrobiłem to, tak jak mówię, spontanicznie. Odezwano się do mnie w ciągu paru dni, no i odpowiedź była pozytywna. A to, co chciałem zrobić w Azerbejdżanie, to chciałem się podzielić czymś, co potrafię robić najlepiej, coś, co jest moją pasją, miłością, czymś, czym się zajmuję. I deskorolka jest taką rzeczą, jeżdżę od 18 lat. Już wcześniej na całym świecie istnieją, właściwie już teraz na całym świecie, szkoły deskorolkowe. Jedną z nich jest Skateistan, który działa w Afganistanie. Tam zaczął swoją przygodę, ale teraz już jest też w innych państwach, na przykład w Kambodży. I ja wzorowałem się na czymś takim, dlatego że zawsze było to moim marzeniem wziąć udział w takiej akcji. Pomyślałem, że mogę spróbować zrobić to sam, na mniejszą skalę, ale coś podobnego. I tak to właśnie wygląda. Jak wyglądało zderzenie z inną kulturą w Azerbejdżanie? Jest zupełnie inna kultura. Szczerze mówiąc, trochę byłem przygotowany na taki kulturalny szok, kulturowy szok, dlatego że, tak jak wspomniałem, lubię podróżować i na Kaukazie byłem już wcześniej. Spodziewałem się tego, że to będzie zupełnie inne życie, zupełnie inna kultura. Więc nie było to takie uderzenie, nie było to takie mocne, a większy szok kulturowy przeżyłem, gdy wróciłem z Azerbejdżanu do takich realiów europejskich, do kultury europejskiej. Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem? Przede wszystkim jest inne pojęcie czasu. Tego czasu wydaje się być więcej, to znaczy wydaje mi się, że w Europie, kiedy się umawiamy z kimś, to jesteśmy umówieni na konkretną godzinę i każde spóźnienie 5- czy 10-minutowe już ma jakiś wpływ na naszą znajomość, na nasze poczucie humoru. A tam trudno się umówić konkretnie na jakąś godzinę, dlatego że dużo rzeczy może się wydarzyć po drodze. I myślę, że każdy bierze to pod uwagę, może się zepsuć marszrutka, może nie być prądu. Jak Cię przyjęli Azerowie? Miejscowa ludność przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Muszę powiedzieć, że to było dosyć niesamowite przyjęcie, dlatego że każdy był bardzo, bardzo miły i bardzo, bardzo pomocny. Ludzie są bardzo zainteresowani obcokrajowcami. Zapraszali mnie na obiady, zapraszali mnie do restauracji, chcieli wychodzić na spacer, chcieli umawiać się na herbatę, dlatego że herbata to najpopularniejszy napój w Azerbejdżanie i sposób na spędzanie czasu. Więc było tego sporo i tak jak mówię, przede wszystkim są bardzo zainteresowani obcokrajowcami, dlatego że jest to kraj zamknięty, bardzo trudno się tam dostać i bardzo trudno wydostać, myślę, że trudniej wydostać. Nie ma tam zbyt dużo turystów, tak jak Gruzja, która sąsiaduje z Azerbejdżanem, jest w tym momencie dosyć turystycznym krajem, tak Azerbejdżan zdecydowanie mniej ma tych turystów i poza Baku szczególnie, wszystkie te miejsca, wszyscy ci ludzie są bardzo zainteresowani ludźmi, pytają o ich kraj, o ich pochodzenie, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą mieć w ogóle kontakty ze światem. Jakie było zadanie Patryka jako wolontariusza tam na miejscu? W Azerbejdżanie byłem 9 miesięcy i cel to był wolontariat i on się nazywał Support Peace Building and Youth Work in IDP Settlements. IDP Settlements to są takie osiedleńcze dzielnice, terytoria. To jest ludność, która uciekła przed wojną w Karabachu.
bo cały czas mamy ten spór z Armenią, jest to wojna o Karabach. Ci ludzie lata temu emigrowali do Azerbejdżanu i, no i nie mogą wrócić do swojego domu, na swoje miejsce. Moim zadaniem było jakby zająć się nimi, spędzić z nimi czas, pokazać im nowe możliwości na życie i trochę ich zresocjalizować, trochę jakby pomóc im połączyć się z lokalną ludnością i no i tak, przede wszystkim to. I jedną z takich rzeczy, którą pomyślałem, że może im pomóc w tej kwestii, to właśnie była deskorolka. I tak pasja sportowa przerodziła się w coś więcej. Coś, co pozostało w dalekim Azerbejdżanie. Dobre wspomnienie o Polsce, o Toruniu, o Patryku Dzimitko. Zapraszamy do Toruń Plaza na kolejne spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy są wśród nas tu w Toruniu. Do zobaczenia w Toruń Plaza TV.